Cześć. W tym odcinku powiem Wam, co zostanie zmienione lub dodane w grze OSP głupowo. Kiedy zostanie otwarta gra? Czy będzie ładna? Czy mapa zostanie poprawiona? Czy będzie warto zagrać? I wiele, wiele innych rzeczy. A więc zacznijmy. Gra jest teraz budowana. Najprawdopodobniej będą działały game pasy. Co zostanie poprawione, dodane? Nowe radiowozy. Remiza. Szpital. Karetki. Komenda policji. Nowy autobus, KA, czyli będzie jeździć po bezdrożach. Nowe pojazdy straży pożarnej. Sklepy. Cykl dnia i nocy. Przystanki. Budynki, możliwe interiery w budynkach. Możliwe dodane teamy. Policja. OSP. Doktor. Kierowca autobusu. Kanar. Pasażer. Budowlaniec. Pomoc drogowa. Cywil. Straż miejska, małe szanse. Jak odebrać kupione game passy? Aby odebrać game passy, trzeba będzie wejść na Discord. Zweryfikować się najpierw. A potem zobaczyć instrukcję. Discord niedługo powstanie. Gra będzie najprawdopodobniej bardzo ładna i będzie warto w nią zagrać. Mapa zostanie powiększona i może nie będzie tylko jedno miasteczko, tylko na przykład więcej. Ale to w update'ach. Kierowca autobusu będzie mieć admina, aby wziąć z toolsów dokumenty pojazdu. Z przodu na desce rozdzielczej będzie napis, kto jest kierowcą tego autobusu. Co zostało dodane 12.08.2022.13.08.2022. Nowa remiza. Szpital. Autobus, K. Osiągnięcia. Pojazdy straży pożarnej. Karetki. Sklep z ubraniami. Radiowozy. Lotnisko. To wszystko, co chciałem powiedzieć na temat aktualizacji gry OSP głupowo.